Cześć widzowie, witajcie na siedlisku Marcinówka. A może tak naprawdę to nie do końca, bo znajdujemy się w kuchni rodziców Oli i dziś pokażemy Wam nasiona, które będziemy w tym roku wysiewać. Uwierzcie mi, jest ich naprawdę dużo, mamy co pokazywać, będziecie mieli różne zagwozdki do rozwiązania, dlaczego takie, a nie inne odmiany. Natomiast cóż, dlaczego jesteśmy akurat tutaj, a nie na siedlisku? O tym dowiecie się już za chwilę. Oglądajcie do końca. No i zdradzamy naszą długo skrywaną tajemnicę. Długo, bo w zasadzie od początku roku. Dlaczego jesteśmy tu, a nie na siedlisku Marcinówka? Na siedlisku, na którym w zasadzie już chwilkę nas nie było. No cóż, niestety nie same przyjemności spotykają nas w życiu i my taką pewną nieprzyjemność na początku tego roku mieliśmy. Mianowicie mieliśmy stłuczkę, niezbyt wielką. Na szczęście nikomu się nic nie stało, wszyscy wyszliśmy bez szwanku, no może poza naszym samochodem. Co prawda wydawało nam się, że prawie z nim wszystko ok, może poza zderzakiem, no ale po oddaniu do warsztatu okazało się, że ta naprawa potrwa nieco dłużej. No i cóż, nie mamy samochodu, nie mamy środka transportu, nie bardzo możemy więc się przemieszczać na nasze wymarzone siedlisko. I no cóż, no jest tam trochę przykro, wiadomo. Leżą tam sprawy odłogiem, chociaż powinny się dziać rzeczy wielkie, bo nasz ogródek wymaga wytężonej pracy. Pamiętacie, w ostatnim odcinku opowiadaliśmy Wam, jakie mamy plany, ambitne plany, ile grządek chcemy zrobić, ile zaaranżować nowej przestrzeni na nasz ogród warzywny. A tu cóż, będziemy musieli się sprężać w przyszłości, gdy już na to siedlisko się udamy. Do tego dnia już coraz bliżej już, no mam nadzieję, że naprawdę bardzo szybko ten samochód odzyskamy i będziemy mogli tam pojechać. No ale teraz jest to niemożliwe, dlatego spotykamy się właśnie tutaj. I mamy, pokażę Wam, mamy nasiona, mamy pełną torebkę nasion. Jest co oglądać, naprawdę, zaraz Wam to wszystko pokażemy. Ale ten samochód to nie było jedyne nieszczęście, które nas spotkało. Ja uszkodziłem sobie też niestety kolano i mimo, że minęło już kilka tygodni, w zasadzie 3 lub 4 tygodnie, to wciąż mi ono mocno dolega. W zasadzie kuleje, powinienem iść do lekarza, ale jak wiecie, mężczyzna zazwyczaj nie po drodze jest z lekarzami, więc jeszcze się tam nie udałem i się chyba nie wybieram. Liczę na to po prostu, że mi przejdzie, smaruję się maścią, co tam jeszcze robię, piję takie specyfiki na kolano i mam nadzieję, że to wszystko pomoże. No ale przez to też jakby moje zdolności fizyczne, moja sprawność jest nieco ograniczona, więc no tak jakby się poskładało nieszczęście materialne, nieszczęście zdrowotne. Więc robimy takie rzeczy dookoła, zamawiamy różne rzeczy. Będziemy Wam też w przyszłości pokazywać na przykład, jakie gadżety kupiliśmy do ogrodu, do wysiewu i do tego, żeby te nasze rośliny miały łatwiejszy start. No ale już nie ma o czym gadać, nie ma co tam po próżnicy języka strzępić. Trzeba się zabierać za to, co w tym odcinku jest najważniejsze, czyli za nasiona. Chodźcie, pójdziemy, pokażemy Wam na stole wszystko rozłożone, tak żebyście każdą odmianę ładnie sobie obejrzeli, dokładnie przeanalizowali, zapisali i ewentualnie jeszcze kupili dla siebie, bo trochę tego czasu jest. Lecimy. No i jesteśmy. Jesteśmy, kochani, nad naszymi nasionami z warzywami. Jest z nami Ola, co prawda jej nie widzicie, dlatego że trzyma aparat, ale jest. Odezwij się. Cześć, witam. No właśnie, jest i razem Wam teraz opowiemy o tym, co tutaj zgromadziliśmy i co się znajdzie w naszym ogródku. Już wystarczy oglądania mojej twarzy, już w tym filmiku to prawie w ogóle, może już tam kiedyś na końcu. Skupmy się na tym, co najważniejsze. Pokażemy Wam teraz po prostu, po kolei, paczuszkę po paczuszce i o nich opowiemy. Kochani, zaczynamy od rzodkiewek. Z brzegu pierwszą mamy rzodkiewkę 18-dniową, a obok niej rzodkiewkę Cherry Bell. Wybraliśmy takie odmiany, ponieważ
One dosyć szybko wschodzą, tworzą takie jędrne owoce, soczyste, trochę zróżnicowane i bardzo, bardzo smaczne. A skąd o tym wiemy? Wiemy o tym przede wszystkim dlatego, bo do tego filmiku, do nagrania tego filmiku zainspirował nas film Infouprawy pana Tomasza Wodzińskiego, znakomitego ogrodnika, autora książek, który dzieli się swoją wiedzą już od wielu, wielu lat i my z tej wiedzy również korzystamy. No i chcieliśmy się też z wami, naszymi kochanymi widzami, podzielić właśnie tym, co tutaj mamy. Także rzodkiewki już macie, przechodzimy dalej do pietruszki. No i pietruszki. Mamy dwie odmiany z tych polecanych. Odmianę cukrową wcześniejszą, którą można siać zarówno wiosną, jak i jesienią. Można ten siew powtarzać. I mamy także pietruszkę Halblange z niemiecka, berlińską. Też takie owoce są dosyć spore. Nie jakieś mikroskopijne, ale też nie jakieś mutanty. Znowu. No, chociaż co wyrośnie, to się zobaczy. No ale takie właśnie smaczne, duże, dość kształtne owoce. Co dalej? Dalej mamy kolendrę siewną, bardzo smaczną, wyrazistą. My jeszcze nie mamy, to będzie nasza pierwsza. Tak, no akurat kolendra w ogóle nie jest od pana Tomasza, dlatego że zioła to sobie sam dobierałem. I wiem, że bardzo chcę mieć kolendrę, bo wiecie, z kolendrą to jest tak, że różnie ludzie mają. Niektórzy nienawidzą, a niektórzy kochają. No i my jesteśmy z tych, którzy kochają. Byliśmy kiedyś w Wietnamie i tam tą kolendrę dodają bardzo często do różnych potraw i ona jest naprawdę taka pyszna i odświeżająca bardzo. Także my akurat należymy do fanów kolendry. A sałaty? Sałata królowa lata, lodowa, bardzo dobra, w tamtym roku już sprawdzona, przetestowana dzięki naszej wspaniałej sąsiadce. I obok jest królowa majowych, czyli po prostu masłowa, głowiasta, taka tradycyjna sałata lekka na surówki. Tak, sałaty też właśnie mamy z własnego doświadczenia wybrane, trochę nam się sprawdziły. Na tyle, co sami dopilnowaliśmy, no bo ewentualne porażki to wynikały tylko z naszego zaniedbania, nieobecności albo niedopilnowania, podlewania. No ale to, co nam urosło i to, co jedliśmy, było naprawdę bardzo smaczne. A dalej, cóż, przechodzimy do papryk. Papryki to takie warzywa, jedne z moich ulubionych i faworytów, do których ja bardzo chciałem dążyć. No i mamy tutaj akurat wśród nasion tylko dwie odmiany papryki, dwa nowe rodzaje, których wcześniej nie uprawialiśmy. No i jest to cóż, Yellow Wonder, odmiana zwykłej takiej czerwonej papryki, podobno bardzo właśnie smacznej, o dużych owocach, całkiem plennej. No i obok mamy papryczkę habanero. Żółtą papryczkę, bo już chciałem się zdecydować na jeden rodzaj, tylko dlatego, że akurat my za takimi bardzo ostrymi potrawami to może nie przepadamy, ale jednak kusi, żeby coś takiego mieć u siebie i może się trochę bardziej oswajać. Natomiast to nie jest koniec naszych nasion paprykowych, bo papryki to my mamy jeszcze nasze własne, osobiste, zebrane i ususzone nasionka z owoców z poprzedniego sezonu, czyli taką podłużną, czerwoną, bardzo słodką paprykę z Lidla. Nie pamiętam jej nazwy, niestety, ale jest to taka dosyć specjalna odmiana, naprawdę bardzo, bardzo smaczna. No i mamy jeszcze taką zwykłą, czerwoną balladynę, ale nie wiem, czy ją będziemy powtarzać, może akurat właśnie tym razem spróbujemy z tym Yellow Wonder i to pójdzie trochę lepiej. Tak, ja właśnie chciałam powiedzieć, że ta balladyna wyszła, no ona była smaczna, ale wyszedł ten plon taki średni, a ta papryka z Lidla, słodka, podłużna, wyszła naprawdę bardzo dobrze. Te krzaki były naprawdę obrośnięte mocno tymi owocami i mimo to, że te owoce nam no nie dojrzały wszystkie, zrywaliśmy zielone, to one naprawdę bardzo elegancko dojrzały i były naprawdę smaczne. No i powiedzmy też, co to oznacza, że z Lidla, to oznacza, że kupiliśmy po prostu jedną paprykę jako owoc, wyciągnęliśmy nasionka i od razu je wsadziliśmy do ziemi i one po prostu świetnie urosły, no. Także w taki sposób to było. Przejdźmy do pomidorów, czyli królowych tutaj polowania warzywnego, królowych tego całego uprawiania i najbardziej pożądanego chyba owoców wśród ogrodników. Z pomidorów to również nie wszystko, ponieważ mamy nasiona z poprzedniego roku. Będziemy siać na pewno pomidorki żółte, koktajlowe, gruszkowe. Mamy też czerwone. Żółte były dużo lepsze, słodsze,
i takie naprawdę czuć w nich było słońce. Te czerwone też były smaczne, ale moim zdaniem nie umywały się do tych żółtych, dlatego na pewno żółte się pojawią. Zostały nam chyba jeszcze te jutrosze i one właściwie też były w porządku. One były plenne i smaczne, więc to też powtórzymy. A tutaj z kolei mamy jakieś nowości. Mamy czarnego księcia, który tutaj już nawet na obrazku prezentuje się naprawdę iście królewsko, z takim ciemnym nalotem. Wydaje się bardzo, bardzo smaczny, że nawet jak patrzę na to opakowanie, to chętnie bym go już spałaszował. No jak już w tym temacie ciemnych jesteśmy, to mamy też koktajlowy Black Cherry, czyli podobno jedne z najsmaczniejszych pomidorów, jakie są na rynku, że są naprawdę słodziutkie, soczyste, ale też takie mięsiste, no naprawdę bardzo, bardzo smaczne. No i trzeci hicior, który tutaj mamy zamiar uprawiać, to pomidory San Marzano. No na pewno każdy z Was o nich słyszał, bo są to pomidory chyba najczęściej używane na wszystkie włoskie pizze i idealne także do przetworów. No po prostu bardzo smaczne, bardzo słodkie pomidory, bez jakiejś takiej goryczki. One są w ogóle bardzo mięsiste, nie mają mało wody, dlatego nadają się na przetwory. No i kolejne odmiany to malinowy kapturek, czyli taki też koktajlowy, ale z naszym malinowym polskim nalotem. I ostatni również z rodzaju włoskich, chociaż wygląda jak malinowy, to jest to pomidor Costoluto Fiorentino. No i cóż, no wiecie, odmian pomidorów jest po prostu niezliczona ilość i albo już macie jakieś sprawdzone swoje, albo lubicie eksperymentować i testować kolejne, nowe, fantastyczne smaki. My jesteśmy aktualnie w tej drugiej grupie, no dlatego, że wiecie, no uprawialiśmy raptem raz jeden. Pomidory wyszły nam całkiem smacznie. Już część, tak jak ona wspomniała, mamy takich faworytów odłożonych na przyszłe lata, a poszukujemy kolejnych pięknych, też różnobarwnych, żeby trochę tego koloru do życia wprowadzić. No, o pomidorach to już chyba tyle. Pewnie sporo przestrzeni na nie przeznaczymy, ale są też inne warzywa. No i idąc po prostu w dół na tej naszej, można powiedzieć, mapie warzywnej, przechodzimy płynnie do kalafiora. Kalafiora będziemy uprawiać w tym roku po raz pierwszy. Kalafior to jest akurat istny strzał na ślepo, dlatego że nie znalazłem jakiejś polecanej odmiany. I w zasadzie w sklepie, w którym ją kupowaliśmy, internetowym sklepie, na popularnym portalu aukcyjnym, który wszyscy znają, czyli Allegro, akurat nasz sprzedawca miał tylko tę jedną odmianę Bora, jak gdzieś bardzo wczesną, co oznacza, że dosyć szybko powinna się pojawić. No i będziemy ryzykować. Uprawa kalafiora wiemy, że jest naprawdę trudna i wymagająca, ale do odważnych świat należy. W ogóle też dostaniecie tutaj polecajkę taką od nas, dotyczącą właśnie sprzedawcy nasion. Nikt nam za to nie zapłacił, nikt nas o to nie prosił, sami z siebie. Wiemy, że czasami szukacie jakichś sprawdzonych źródeł. My z tego źródła zamawiamy już kolejny raz i jest naprawdę zarówno bogate w nasiona, jak i te nasiona przychodzą dosyć szybko i są dobrej jakości, no po prostu nam powschodziły, a na dodatek przy naszym takim większym zamówieniu dostaliśmy tutaj, tadam, tadam, gratis. No i to co prawda jeden tylko, niektórzy może być i na więcej, ale dobre i to, że żucha ogrodowa to sobie na parapecie można wysiać. No a skoro już o takich drobnostkach skończyliśmy, to przejdźmy do kolejnego niezwykle istotnego w polskich ogródkach warzywa, a mianowicie ogórków. I o ogórkach to już trochę Ola Wam opowie. Mamy tutaj ogórek śremski i jest to taki ogórek, który jest polecany naprawdę za każdym razem chyba we wszystkich miejscach, które czytaliśmy, na ogórki kiszone. Podobno dobrze się sprawdza, jest twardy, jędrny i nie robi się z niego taki miękiszon w tym słoiku. No i taki dość prosty w uprawie się wydaje. Tak, tak. Więc będziemy go testować. Mamy też oktopusa. Jest to średnio wczesny ogórek. Mniejszy na pewno niż ten śremski. Jest dobry właśnie też do kwaszenia, do konserwowania.
W tym roku po prostu sprawdzimy, który lepszy, śremski czy ten oktopus. I będziemy pewnie robić tak, że śremski pójdzie na kiszeniaki, a na przykład oktopus pójdzie na konserwowe, fantastyczne do burgerów, na przykład do sosów burgerowych też ogóreczki. Ale no słuchajcie, no to też się okaże, czy nam w ogóle któreś wyrosną, bo jak się okaże, tylko jedna odmiana nam da plon, no to będzie szła i tutaj na przetwory. No i też jakby jeszcze dodatkowa ciekawostka, jak widzicie, ogórki, zarówno śremskie, jak i oktopus, to są odmiany nasion F1. Niestety, bądź stety, są zwolennicy i przeciwnicy, my należymy raczej do tej grupy przeciwników, wolelibyśmy kupować nasiona nie odmian F1, gdyż z tych odmian F1 nie można zbierać nasion na ponowny wysiew, no bo one już nie powtarzają tych właściwości. O nasionach F1 to możecie sobie doczytać, albo już pewnie wiecie, a jak nie wiecie, to piszcie w komentarzach, to ja Wam zrobię cały odcinek i opowiem o tych wszystkich odmianach F1, tych wszystkich GMO, nie GMO i innych rzeczach, którymi tutaj nas ten świat zarzuca. No ale to nie o tym dzisiaj ten odcinek, więc no ogórki mamy akurat F1, tutaj niektóre warzywa też się pojawiły, jeszcze jakieś odmiany F1, ale po prostu innych nie było na przykład i to głównie dlatego, ale poza tym jak widzicie staramy się te zwykłe nasiona, nie F1 kupować, żeby móc zbierać je później i wysiewać dalej, no. Ale skoro też ogórki, już o tych wszystkich przetworach Wam mówimy, no to wiecie co jest potrzebne do ogórków, nie? Koperek. Mam tutaj koperek, jak dobrze widzę, Lucullus. Jeszcze takiego nie mieliśmy i mam nadzieję, że dobrze się sprawdzi. Będziemy testować. W tamtym sezonie używaliśmy jakichś tam innych odmian. Nazw niestety nie pamiętam, ale są to te oczywiście popularne. No i mam jakieś tam swoje spostrzeżenia. Część z nich wyrosła fajnie, część nie bardzo. I nie wiem, czy to była kwestia grządki, gruntu, ziemi, czy może ilości wody, czy może, nie wiem, no, złego układu gwiazd. Ale niektóre wyrosły dobrze, niektóre źle. A ten Lucullus, damy mu szansę i zobaczymy, jak się sprawdzi. No i płynnie sobie teraz przechodzimy do marchewek, czyli też takiego warzywa, na którym nam bardzo, bardzo zależy i którego chcemy mieć dużo, bo mamy zamiar robić naprawdę dużo konfitury marchewkowej, tej z wodą różaną, naprawdę przepysznej, słodkiej, fantastyczny przepis, naprawdę kiedyś musimy Wam go zdradzić. No ale mniejsza o tym, marchewka, trzy odmiany stawiamy w tym roku, czyli tak, pierwszy zbiór, bardzo wczesna, szybki wysiew, szybki zbiór, owoce całkiem spore, choć wiadomo, nie giganty, czasu nie ma tak dużo na dojrzewanie. No i dwie kolejne to odmiana wczesna i późna, czyli Amsterdam i Flakese, jeśli dobrze to wymawiam, można powiedzieć, że ta nazwa też jakaś taka holenderska się wydaje. Duże owoce, całkiem soczyste, bardzo smaczne, no polecane, pan Tomasz tu się nawet można by powiedzieć rozpływał, zobaczymy jak to u nas pójdzie. Jak widzicie w ogóle Flakese zamówiliśmy sobie na taśmie, nie było to celowe, to chyba przez przypadek, albo może tylko taka była. Ważne, że jest na taśmie to nawet lepiej, bo nie trzeba później tego przerywać, tak się mówi? Tak. No więc miejmy nadzieję, że będzie fantastycznie. No i sobie idziemy dalej, a dalej mamy kapustowate. Mamy tutaj kapustę głowiastą, białą, późną. Czemu późną? Taka była, czy było coś innego? To jest właśnie po prostu taka polecana odmiana. No, ona jest trochę akurat późniejsza, ale ta kamienna głowa jest taką klasyczną kapustą. Dość łatwą w uprawie, która powinna się udać. No, tak to sobie wymyśliłem tutaj. Nie, no jasne, to będzie nasza pierwsza kapusta, więc mamy nadzieję, że żaden ślimak i inny robal nam nie zje naszej uprawy i że faktycznie coś nam wyrośnie. Może w tym roku nie będzie takiej suszy, a jak będzie, damy radę. Tak, no i oczywiście to też nie będzie jedyna kapusta, bo jak pamiętacie z ostatniego filmiku, mówiliśmy Wam, że będziemy mieć też kapustę pekińską, że będziemy mieli tą kapustę pak choi. No ale po prostu część nasion już mamy z tamtego roku, a części, no niestety nasz sprzedawca nie miał. No wiadomo, nie wszystko ma, jeszcze będziemy dokupować, na przykład nie ma białej rzepy, która jest nas też takim super warzywem, które nam się udało w tamtym roku i którego potrzebujemy do przetworów.
takich pikli różowych w buraku. No i skoro już o buraku mowa, to mamy też dwie polecane, najczęściej uprawiane uprawy nasiona buraka. I to są chyba w zasadzie nawet te same buraki, które mieliśmy w tamtym roku, czyli burak opolski, taki bardziej podłużny, bardzo fajny. No u nas to one nie takie malutkie w miarę urosły, pewnie pamiętacie, no brak wody i innych rzeczy, ale u moich rodziców na przykład to te buraki były naprawdę potężne i się nadają super i zarówno do sałatek i do jakichś przetworów, no do wszystkiego, do zup, na barszcz. A druga odmiana, no to burak czerwona kula, taki klasyczny kształt, tradycyjny, kulisty, też smaczny, całkiem fajny. No a dalej, słuchajcie, kolejne fantastyczne warzywa, które się nie możemy doczekać, a mianowicie dynie. I no i o dyniach to Ola wam opowie, bo ona jest fanką niektórych. Postanowiliśmy trochę poeksperymentować i spróbować z innymi odmianami. Może nam pójdzie troszkę lepiej. Na początku mamy dynię olbrzymią. Obok jest dynia piżmowa oraz dynia Hokkaido, którą już uprawialiśmy w tamtym sezonie. I zastanawiam się, czy dynia olbrzymia naprawdę będzie duża. Może w końcu będzie trochę większa i będzie wielkości normalnej dyni u nas. No to jest największa możliwa dynia. To są rekordowe dynie, które ludzie uprawiają i które w takich no, sprzyjających warunkach i przy naprawdę dużym zadbaniu nawet do tony dorastają chyba. Nie wiem, jakie są to tak naprawdę rekordy. No nie wiem, z 500 kg to na pewno. No pół tony to murowane. Także zobaczymy, liczymy na to, że u nas będzie z tego chociaż taka zwykła, normalna dynia, którą będzie można sobie przyrobić na zupę, czy na, nie wiem, jakieś dynie z chorizo, no, na różne takie potrawy, że tej dyni trochę będzie. No dynia piżmowa to też jest taka ciekawa odmiana, podłużna bardziej, czyli lunga di Napoli. Jakoś sporo tych włoskich rzeczy u nas w tym roku, no ale widocznie te odmiany jakieś swoje atuty muszą mieć, które są tak mocno polecane. No a Hokkaido to Hokkaido, wiadomo. Będzie mogła się piąć po płocie, bo ją można na podporach uprawiać i niczym nie podtrzymywać, więc zajmuje trochę mniej miejsca na podłożu, że tak to ujmę, a wystarczająco, żeby sobie jakoś to ogarnąć i żeby rosła w górę. Hokkaido jest o tyle fajna w porównaniu do innych, że ma jadalną skórkę, więc nie trzeba jej obierać, można upiec ją w całości, oczywiście po wcześniejszym wyjęciu nasion. Obok mamy fasolkę szparagową Złota Saksa i jest to fasolka, która bardzo dobrze sprawdziła nam się w poprzednim sezonie. Mieliśmy bardzo ładne plony, szybko dojrzała, jest naprawdę bardzo smaczna, więc polecamy i w tym roku również będziemy ją uprawiać. To chyba w ogóle najpopularniejsza fasolka, jedna z najbardziej znanych, więc nie ma się też nad nią co zbytnio rozwodzić. I co mamy dalej? Kukurydzę, kochani, pamiętacie, być może w tamtym sezonie posialiśmy w zasadzie kukurydzę bardzo późno. Miała być taka bardzo wczesna, bardzo szybki zbiór, no ale nie urosła. No nie wiem, czy wody zabrakło, czy za późno ją wysadziliśmy, czy temperatura była nieodpowiednia. No nie udała się ta kukurydza. Ostatecznie żadnej kolby jadalnej nie było, więc w tym roku spróbujemy może to trochę bardziej cywilizowanie to zrobić, tak jak książka mówi. No i do tego mamy taką odmianę Golden Bantam, powinna być naprawdę smaczna. Obok mamy rabarbar i rabarbar to jest taki polski klasyk, bo praktycznie w każdym ogrodzie babci czy mamy jest taki właśnie krzew. A u nas nie ma. Dlatego właśnie mamy nasionka i mamy nadzieję, że to się w tym roku zmieni. Tak, chociaż napisali, że zbiór jest dopiero w drugim roku, no i trochę nas to zmartwiło, no ale trzeba czekać, no nie ma zmiłuj. Jak nam nie pójdzie, najwyżej wykopiemy sadzonkę i wsadzimy. Tak. Ale będziemy się starać własnoręcznie, własnymi rękami wyhodować tę roślinę. Roślina wieloletnia, więc bardzo fajnie. No i cóż, próbujemy też ponownie uprawy arbuza, który w ostatnim roku nam się nie udał, ale wiemy, że niektórzy próbują bardzo, bardzo wiele lat tego arbuza sobie uhodować i w końcu im się udaje, więc no my też będziemy pewnie próbować co roku, aż w końcu może się uda. No i co, arbuz Rosario to kolejne te nasiona F1, jak widzicie, no ale z arbuzami też jest być może trochę trudniej, poza tym te F1 są trochę łatwiejsze w uprawie, więc no tutaj myślę, że można wybaczyć i można się też złamać, żeby
takiej odmiany spróbować. Szczerze mówiąc, nie widziałam zbyt wielu różnych odmian arbuza. Zazwyczaj było to właśnie rosario. No, Więc będziemy nadal i próbować. cóż, kwiatki, kochani, kwiatki różne, trawy czy jakieś mieszanki kwiatów, żeby też trochę ładnie było na tym naszym ogródku. Nie tylko w warzywniku, ale też jakieś właśnie takie rabaty kwiatowe, niech sobie nowych kolorów dostaną. Mamy tutaj trawę pampasową, różową. Jest bardzo ładna, mi się osobiście bardzo podoba. Mam nadzieję, że nam to wyrośnie, bo wiem, że ogólnie z sadzonkami trawy jest trochę ciężko. W poprzednich latach byliśmy właśnie w sklepie ogrodniczym, kupiliśmy sadzonkę pięknej trawy pampasowej. Niestety nic z tego nam nie wyszło, nie przyjęła się, więc może tym razem z nasionek będzie łatwiej i uda nam się ją wyhodować. No oprócz tego, no, byłam po prostu w takim popularnym sklepie spożywczym, dużym i oczywiście zobaczyłam tam nasiona, więc postanowiłam, że coś sobie kupię. No i padło na chabra buławatka, na rudbekię purpurową, która no, mi się bardzo podoba, i na mieszankę astrów. Astry są śliczne. Nie ma co mówić. Z tą rudbekią to też jest taka kwestia trochę niejasna do końca, bo jest tutaj napisane, że rudbekia to jeżówka, a tak naprawdę to są dwie różne rośliny i bardzo często są mylone i są porównywane do siebie, przedstawiane jako jedna roślina, a tak naprawdę są to dwa inne okazy, tylko wyglądowo podobne. Ale z tego co wiem, to jest rudbekia tak naprawdę. I obok, na samym końcu, mamy szpinak matador. Bardzo lubimy szpinak. W tamtym roku nie zdążyliśmy go w końcu zasiać. Było to w planach, ale nie wyrobiliśmy się. W tym roku liczymy na to, że nam się to uda i będzie ten plon. No i to tyle. Tyle, jeśli chodzi o nasiona, które już kupiliśmy, ale jak Wam mówiłem, będą jeszcze takie, których nie kupiliśmy, między innymi rzepa, parę jeszcze jakichś innych odmian, które musimy gdzieś poodnajdywać, no i będziemy je Wam prezentować oczywiście w międzyczasie, jak już wszystko się będzie tam działo. No i cóż, kochani, wszystko już wiecie, co się u nas wydarzyło w ostatnim czasie, wiecie też, jakie nasiona już mamy, no i cóż możemy Wam powiedzieć, no koniecznie obejrzyjcie nasz ostatni film, który znajdziecie tutaj, a tam bardzo dużo ciekawych informacji o tym, jak będzie wyglądał nasz ogródek w nadchodzącym sezonie. Dzisiaj poznaliście nasiona, a w ostatnim odcinku opowiadaliśmy Wam, jak będzie wyglądał cały ogródek, co tam się wydarzy. Koniecznie obejrzyjcie. No i cóż, do zobaczenia. Pa, pa.